Witam Państwa bardzo serdecznie i witam Magdę Brodacką-Dwojak, która jest dzisiaj gościem i będziemy rozmawiać o książce Środkowoeuropejczyk, gatunek na wymarciu. I od razu sobie pozwolę tę lekturę zarekomendować także ze względu na budzącą podziw erudycję autorki. Jest to tego rodzaju czytanie, które nie przytłacza czytelnika, ale jest zaproszeniem do eksploracji, do poznawania tego tematu, o którym piszę. Dodając trochę do tego, co już Krzysztof powiedział na początku, to też spotykamy się w takim momencie dosyć szczególnym ze względu na to, że no całkiem niedawno opuścił ten świat jeden z bohaterów tej książki, czyli Milan Kundera. I zacząłbym od pytania może trochę prowokacyjnego, może w kontrze do tego, co powiedział Krzysztof Czyżewski na początku. Czy nie jest tak, że właśnie ze śmiercią Kundery też jakaś epoka, jakiś etap się zamyka? I czy nie jest tak, że to pojęcie środkowoeuropejczyka, Europy Środkowej, w tym wymiarze, w jakim pisał właśnie Kundera o nim, czy ono nie przychodzi już, nie odchodzi do przeszłości, czy nie staje się anachroniczne? Przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i jestem zawsze bardzo szczęśliwa, że mogę być w Krasnogródzie. To jest wyjątkowe miejsce i właśnie w tym miejscu zaczęłam tę książkę pisać na dobre. Więc duch Czesława Miłosza czuwa tutaj nad nami wszystkimi. I teraz jeszcze duch Milana Kundery, czyli dobrego znajomego Czesława Miłosza. Tak, w tej książce właśnie ci dwaj autorzy są blisko siebie. Blisko siebie również biograficznie, również ze względu na okres, w którym tworzyli i tematykę, którą się zajmowali. Jesteśmy w drugiej połowie XX wieku, kiedy pojęcie Europy Środkowej na dobre się rodzi i wówczas w latach 80. ma swoją kulminację. I tak, w 1983 roku Milan Kundera napisał po francusku jeden z najważniejszych swoich tekstów, czyli esej Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej, w którym to na dobre wyodrębnił kraje środkowoeuropejskie, a konkretnie kraje czworokąta wyszehradzkiego, od Rosji. To znaczy ta Rosja była takim wielkim innym, który zdominował niezasłużenie źle właśnie tą Europę zwaną środkową. Mówi się, że ten esej... Tak, ten esej mówi się, że zrobił dla Europy Środkowej więcej niż niejedna akcja dyplomatyczna i jest to chyba prawda, ponieważ od razu zaczął być tłumaczony na wiele języków. W 1984 roku na język angielski, niedługo potem na język polski i za chwilę Milan Kundera stwierdził, że już nie chce, aby ten esej był tłumaczony. I jak to miał w zwyczaju, zakazał dalszych publikacji i tłumaczeń. I
I to się zmieniło właśnie teraz. To znaczy, będąc 2 miesiące temu w Pradze, zauważyłam, że możemy swobodnie kupić ten najbardziej niedostępny tekst wydawany w formie książkowej. I to samo będzie zaraz w Polsce, bo widziałam już zapowiedzi wydawnictwa, które znowu ten esej będzie samodzielnie wydawało. To znaczy, że Milan Kundera przed swoją śmiercią jednak zmienił zdanie i pozwolił na publikację tego tekstu. Warto powiedzieć, że prawa do całej spuścizny Kundery ma wydawnictwo Gallimard w Paryżu. I z pewnością można mniemać, że nie była to decyzja przypadkowa i jakby wyabstrahowana od tego, co się dzieje w Ukrainie. I pytałeś, czy można Milana Kunderę wraz ze śmiercią, można mówić o końcu Europy Środkowej. Wydaje mi się, że wprost przeciwnie. To znaczy, Milan Kundera był symbolem Europy Środkowej i nawet w momencie swojej śmierci, mówiąc brzydko, podgrzał tą atmosferę wokół Europy Środkowej, ponieważ Czechom bardzo nie spodobało się i dalej nie podoba się to, jak Milan Kundera od tej Europy Środkowej jednocześnie się dystansował, a z drugiej strony rozsławił ją na całym świecie. I jako przykład podam tutaj taką książkę, która ukazała się rok temu w języku czeskim, Spór o Milana Kunderę. Jest to taka książka wyjątkowa, ponieważ ona składa się z publikacji esejów, wpisów twitterowych, facebookowych, różnych rodzajów recenzji na temat bardzo głośnej biografii Milana Kundery autorstwa Jana Nowaka, która ukazała się w 2020 roku. I ta biografia rozgrzała do czerwoności rynek w Czechach. I wszyscy, którzy kiedykolwiek czytali Kunderę i mieli z nim jakąkolwiek styczność, czuli się w obowiązku napisać kilka słów na temat tej biografii, ponieważ sam biograf tonem oskarżycielskim opisał życie Milana Kundery jako faktycznie taką personę mało sympatyczną, mówiąc delikatnie, która dopuściła się wielu niechlubnych czynów. Między innymi Milan Kundera w 1950 roku miał donieść na swojego znajomego milicji, służbom bezpieczeństwa, które to tego młodego mężczyznę zamknęły na następnych kilkanaście lat w obozach pracy. I wydawałoby się, że minęło 70 lat od tego zdarzenia, a tutaj Republika Czeska żyje tym, co być może miało miejsce, bo to nie jest sprawa udowodniona, a wszystkie dokumenty z archiwów niestety nie możemy ani potwierdzić ich autentyczności, ani tego, czy Kundera świadomie wiedział, o kim rozmawia z milicją. Natomiast odkładając tą sprawę na bok, Milan Kundera podzielił Czechów, najzwyczajniej w świecie podzielił ich na tych, którzy opowiadają się właśnie za dziedzictwem Europy Środkowej, którą on symbolizuje, i na tych, którzy twierdzą raczej, że wszystko to, co Milan Kundera zrobił, łącznie z tym esejem o Europie Środkowej, było dużym przekłamaniem. I dlaczego, skąd te kontrowersje? Z jednej strony to jest kwestia Rosji, znienawidzonej przez Kunderę.
Z drugiej strony jest to kwestia Niemiec, których Kundera nie uwzględnia w tym procesie środkowoeuropejskim, co dla Czechów, dla historii Czech i dla polityki czeskiej jest kontrowersyjne, a przynajmniej można nad tym dyskutować, tak? Bo jednak historia Czech to jest historia dominacji Habsburgów i później historia takiego projektu, który w 1915 roku nosił miano Mittel Europy. Jeszcze raz. Milan Kundera był przeciwko Rosji i jednocześnie nie uwzględniał w Europie Środkowej Niemiec. I myślę, że to jest bardzo taki specyficzny ogląd sytuacji, w której to my razem z Czechami, Słowakami i Węgrami znaleźliśmy się właśnie w tej przestrzeni środkowoeuropejskiej i nagle próbujemy się wyrwać z takiej właśnie dominacji kulturowej wielkiego brata ze wschodu i z zachodu, tak? I wydaje mi się, że w 2022-2023 roku ta teza Kundery no jest niezwykle aktualna, tak? Ona wybrzmiewa jeszcze głośniej i jeszcze bardziej możemy nad nią dyskutować, tak? To znaczy tak naprawdę jaka jest rola Europy Środkowej i czym my, nasza świadomość, nasza tożsamość różni się zarówno od Rosji, ale również od Zachodu i czy my faktycznie, Polacy i Czesi, jesteśmy już częścią Zachodu, czy ciągle sami czujemy się od tego Zachodu w jakiś tam sposób inni, ale nie obcy, tak? To znaczy inni, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Jest jeszcze jeden aspekt, który łączy Miłosza i Kunderę, mianowicie jest to emigracja, no także do pewnego stopnia zmiana języka. No w przypadku Kundery to dosyć, można powiedzieć, radykalny krok, czyli takie pełne przestawienie się z czeskiego na francuski. No można powiedzieć do tego stopnia, że można Kunderę również uważać za pisarza francuskiego, tak jak i pisarza czeskiego. I czy nie jest tak, że właśnie ten dystans jest konieczny, jest potrzebny, żeby tę środkowoeuropejskość odkryć. To jest bardzo dobre pytanie i pamiętam, że Czesław Miłosz, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych w 1946 roku, powiedział, że wyjeżdżam i czuję, że zaczynam myśleć, tak? Że zaczynam w jakiś tam sensie być wolny, że znowu chce mi się żyć. I to opuszczenie jakby swojej ojczyzny, ale też opuszczenie w jakimś sensie swoich korzeni niekoniecznie musi oznaczać zupełne wyobcowanie, niekoniecznie musi równać się z zupełnym wykorzenieniem. To jest takie trochę poszerzanie pola właśnie swojej rodzinności, jakby to powiedział Czesław Miłosz, tak? Że ta moja rodzinna Europa jest no, nie tylko na przykład na Litwie, tak? Ona ma swoje korzenie jej sięgają coraz dalej. W przypadku Miliana Kundery ta historia jest może mniej, inaczej, może bardziej nieprzyjemna w tym sensie, że faktycznie Milan Kundera w pewnym momencie odciął się bardzo świadomie od kraju swojego urodzenia. Do tego stopnia, że on jeździł tylko incognito do Czech i zakazywał tłumaczenia jego książek na język czeski. Uważał, że tylko on będzie w stanie je doskonale przetłumaczyć, czyli napisać od nowa te francuskie dzieła po czesku. I
to takie odcięcie, takie bardzo mocne zdystansowanie się wzięto mu za złe. To znaczy uznano, że Milan Kundera tak naprawdę już nie czuje się środkowo Europejczykiem, ale czuje się w ogóle Europejczykiem, Francuzem i tam jest teraz jego miejsce. Ale myślę, że to nie jest do końca prawda, ponieważ jak pokazują i biografie Kundery i jak pokazuje właśnie ta dyskusja, ten spór o Milana Kundery, który się ukazał rok temu, to Kundera interesował się sprawami swojego kraju, interesował się pisarzami, którzy byli jego przyjaciółmi, pomagał im finansowo i mógł pisać, to chyba było najważniejsze, po prostu mógł pisać, nie bojąc się cenzury, a przecież nie mógł tworzyć w Czechosłowacji, był na indeksie. Służba bezpieczeństwa grała w taką bardzo brudną grę z Kunderą. On w zasadzie nie za bardzo mógł funkcjonować w Pradze wraz ze swoją żoną. Był w zasadzie zmuszony do tego, żeby opuścić Czechosłowację. I ta wolność, którą zyskał, to była wolność, można powiedzieć, w każdym aspekcie, tak? Taka wolność osobista, wolność jednostki, w końcu nie był podsłuchiwany, ale też taka wolność artysty, który po prostu nagle mógł tworzyć i miał swoją publiczność, tak? Bo Kundera od razu zyskał tą francuską publiczność i to za sprawą właśnie Gallimarda, który bardzo dobrze go prezentował. Ten marketing wokół Kundery był niesamowicie dobrze zrobiony do tego stopnia, że Kundera był przedstawiany jako jeden z kandydatów do Nagrody Nobla. Tego Nobla dostał koniec końców Seyfert, nie Kundera. I to też było takie dosyć spore przeżycie dla tego autora. To znaczy okazało się, że jednak lobby czeskie, czechosłowackie jednak dopingowało Seyferta, a nie Kundery, no bo jak można dać Nobla komuś, kto nas opuścił, prawda? Więc to jest taka gorzka relacja ze swoją ojczyzną. Myślę, że Miłosz też miał taką gorzką relację ze swoją ojczyzną, ale koniec końców tu powrócił, tak? I koniec końców nigdy nie zmienił tego języka, w którym tworzył. I to są doświadczenia, myślę, bardzo jednostkowe, takie bardzo głębokie. Myślę, że najtrudniejsze decyzje, czy tworzyć i w jakim języku tworzyć i dla kogo tworzyć. I mimo tych odrębnych dróg, różnych wyborów, Czesław Miłosz i Milan Kundera mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, co starałam się w tej książce napisać. I też oni się jakoś tam ze sobą kontaktowali w sprawie Europy Środkowej, głównie na łamach pisma Cross Currents. No właśnie, trzy dekady przed Milanem Kunderą Czesław Miłosz opuszcza Polskę, pozostaje we Francji. No i tam wydaje Rodzinną Europę, też mniej więcej trzy dekady przed słynnym esejem Milana Kundery. Jaka jest ta wizja Europy Środkowej u Miłosza w Rodzinnej Europie? No to jest chyba taka jedna z najpiękniejszych wizji Europy Środkowej ze wszystkich tych książek, które tutaj analizowałam w swojej pracy. I tak sobie pomyślałam, że w zasadzie to Czesław Miłosz napisał już wszystko i na tym możemy skończyć wszystkie inne analizy. To jest jakiś rodzaj powtórzenia. No może jestem niesprawiedliwa. W każdym razie tu się ujawnia ogromny geniusz Miłosza i niesamowite wyczulanie na wszystko, co go otaczało. To znaczy to, jak genialnie potrafił odczytywać rzeczywistość, być wrażliwym na tą rzeczywistość, gdziekolwiek się nie znajdował, sprawiało, że on też bardzo dobrze czytał przyszłość. To było niesamowicie interesujące w Miłoszu. Ten jego katastrofizm, który był uzasadniony, a jednocześnie to nie był katastrofizm, który prowadzi do nihilizmu, do porzucenia nadziei. I myślę, że Miłosz po prostu wyniósł to ze swojego miejsca na ziemi, tak, z tego małego centrum świata, jak mówi Krzysztof, ze swojej ojczyzny, czyli z Wileńszczyzny.
I wyniósł to na cały świat, najpierw do Paryża, później w jakiś sposób, to była trudna droga, ale jednak w jakiś sposób mu się udało, do Stanów Zjednoczonych. I później z powrotem już do Krakowa. I ta wizja Europy Środkowej Czesława Miłosza to jest taka wizja no właśnie takiej rodzinności, czyli powiedziałabym relacyjności. To jest wizja, która nie zamyka się może w takich prostych definicjach czy bonmotach, jak to Kundera ładnie w swoim eseju opisał, krótko, zwięźle. Miłosz pisze bardzo gruby esej, książkę, jak nazwać rodzinną Europę gatunkowo. I wychodzi od miejsca swojego urodzenia, później od miejsc swojej młodości, miejsc dojrzewania, studiowania, aż no, do emigracji. I to jest niesamowite, że on docenia każdy etap w tym życiu swoim, nie gubiąc po drodze właśnie środkowoeuropejskości. To też jest ważne, że Miłosz jakby stopniowo dojrzewał do tego, żeby tę część Europy nazwać jednak środkową, a nie wschodnią. To nie zdarzyło się od razu i w rodzinnej Europie raczej dominuje takie określenie Europa środkowo-wschodnia. Ale im dalej, w latach 80. w różnych wypowiedziach, esejach, on jednak już kategorycznie stwierdza, że będzie tym orędownikiem Europy Środkowej bez tego dodatkowego epitetu, bez wschodniej, tak? Taki jest nastrój, taki jest zeitgeist jakby tamtego czasu. Po prostu tak musi być, że trzeba się jasno politycznie opowiedzieć i Miłosz to robi, on się tego nie boi. Też pisze esej do Cross Currents, właśnie czym jest literatura środkowoeuropejska i jakie ma cechy. To jest bardzo pokrewne do tego, co mówi Milan Kundera. I później przychodzą lata 90., no, kiedy Miłosz nie kryje swojego rozczarowania, to znaczy transformacja ustrojowa nie do końca idzie w parze z taką transformacją, nie wiem, świadomości, mentalności, albo z taką też transformacją wśród samych artystów, którzy jednak powinni zabrać głos właśnie w sprawie swojej tożsamości, tego swojego miejsca na ziemi. I w zasadzie Miłosz chyba odchodzi, kończy te swoje rozważania o Europie Środkowej z wątpliwością, to znaczy ta Europa Środkowa, która zawsze walczyła o swoją twarz, o swoją formę, przez te kolejne dziesięciolecia zyskiwała ją i traciła. I wydaje mi się, że Miłosz jednak uważał, że Europa Środkowa traci tą swoją tożsamość. Jakoś nie potrafi jej uchwycić, tak? Możemy też powiedzieć, że już samym tytułem Miłosz trochę rzucił wyzwanie przede wszystkim którzy przekładali rodzinną Europę na inne języki. Może powiedzmy coś też o tych, o tej różnorodności tytułów, jaka występuje w różnych językach, jak ta rodzinna Europa próbowano ten tytuł przetłumaczyć i o czym to też mówi, jeśli chodzi o postrzeganie tej części Europy. Tak, te tłumaczenia są faktycznie bardzo różnorodne. Ja je w tej książce podzieliłam na kilka grup. Są tłumaczenia, które starają się wiernie oddać rodzinność Europy i ta rodzina w tłumaczeniu się pojawia. Ale są też tłumaczenia, które absolutnie w ogóle nic nie mówią ani o rodzinności, ani o Europie. I wręcz przeciwnie, raczej pokazują, że jest to jakiś tam projekt bardziej polityczny. Ta książka jest bardziej projektem politycznym, wpisującym się bardziej w geopolitykę, niż właśnie w takie rozważania, głębokie rozważania nad własną identyfikacją, tak? Więc tłumaczenia też dobrze pokazują świadomość, może nie tyle tłumaczy, bo myślę, że robili to wszystko
z ogromną jakby wiedzą, co tak naprawdę tytuł Rodzinna Europa oznacza, ale pokazują oczekiwania być może tych społeczeństw, oczekiwania rynku i też oczekiwania tego, jak właśnie ta część Europy, z której pochodzi Miłosz, jest odbierana jednak w innych krajach. I tutaj tym tłumaczeniem, które tak jakoś weszło Miłoszowi do głowy, to było tłumaczenie francuskie, gdzie ten tytuł brzmiał Inna Europa. No i cóż to jest ta Inna Europa? Dlaczego inna? Ja przybysz z tej innej Europy, prawda, kiedy odbierał Nagrodę Nobla, no właśnie innej, ale jakiej? To domaga się doprecyzowania, to domaga się jakiegoś opowiedzenia, czym jest ta inna Europa, więc Miłosz zaczyna opowiadać. I to też chyba jest dosyć istotne, to znaczy, że on jednak gdzieś tam śledził, jak te tłumaczenia są, jak się ukazują za granicą i nie było mu to obojętne. I to jest kolejny łącznik z Milanem Kunderą, tak? To jest ta kontrola nad tłumaczeniem Milana Kundery zaszła bardzo daleko. Ale tak, ta uważność na każde najmniejsze słowo jest niezwykle ważna, ponieważ ktoś na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie, jak przetłumaczymy pewną metaforę zupełnie inaczej, pozbędziemy się jakiegoś słówka, tak? Nie zrozumie, gdzie ta Europa Środkowa jest i czym jest. Rodzinność, tak jak przynajmniej ja to odczuwam, zakłada też pewną, czy nawet nie pewną, no zakłada inkluzywność, a nie wykluczenie, ale pewna rzecz jednak się tutaj wybija, że także to pojęcie Europy Środkowej bardzo często było tłumaczone na zasadzie negacji, czyli Europa Środkowa to jest to, co nie jest Zachodem i nie jest również Wschodem. Czy ta taka właśnie perspektywa jest obecna u autorów, którymi się w swojej książce zajmowałaś? To jest ciężkie pytanie, bo ja jak sobie o tym myślę, to zastanawiam się, czy sami autorzy sobie je zadali, a jeżeli sobie je zadali, to czy mieli na nią jedną odpowiedź, której się faktycznie trzymali we wszystkich swoich utworach? Ten wniosek, do jakiego doszłam pisząc o tych powieściach pisarek i pisarzy w tej książce, czyli oprócz Czesława Miłosza i Milana Kundery, to jest Jachym Topol, Andrzej Stasiuk, Radka Dynamarkowa, Olga Tokarczuk i eseje Krzysztofa Czyżewskiego. I mam wrażenie, że tak, że częściowo w takiej warstwie bardziej eseistycznej, może publicystycznej, wywiadach i wypowiedziach pisarze potrafią dookreślić właśnie zniuansować, że nie jesteśmy, na pewno nie jesteśmy Rosją. Co do tego wszyscy się zgadzają. Z tym Zachodem bywa różnie. Chcielibyśmy naśladować ten Zachód. Nie zawsze nam to wychodzi, ale jesteśmy coraz bliżej. Natomiast w warstwie powieściowej, takiej fabularnej, w powieści, która bardzo często przekracza swojego autora, która wymyka się zamierzeniom samego autora, okazuje się, że to już nie jest taka prosta sprawa, tak? Że to nie jest zero-jedynkowe i w niektórych aspektach zdecydowanie zawsze należeliśmy do tego Zachodu i nim jesteśmy, a w niektórych no, tak nie jest. Tak? I to jest taki przykład Radki Dynamarkowej, no jednej z takich najważniejszych pisarek czeskich, która tworzy powieść za powieścią, jest niezwykle popularna i jest również tłumaczona na języki obce. Tych tłumaczeń jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt już. Więc zdecydowanie jest to taka autorka, która chciałaby, żeby jej głos dotarł na Zachód i nie tylko na Zachód.
I tutaj pokazuje, że środkowoeuropejczyk jest tak naprawdę takim małym człowiekiem, to znaczy małym w sensie etyki, tak, rozliczenia się z przyszłością, umiejętności zmierzenia się z tym, co dzieje się teraz w naszej tutaj przestrzeni, że nie sprostaliśmy. Najzwyczajniej w świecie i Polacy, i Czesi, i Węgrzy, i Słowacy nie sprostali wymaganiom rzeczywistości, ponieważ zamknęli oczy. Zamknęli oczy na to, co sami robili w drugiej połowie XX wieku. A skoro nie potrafimy się rozliczyć z tym, co złego zrobiliśmy, to nie mamy szans na to, żeby się do tej Europy Zachodniej, mówiąc brzydko, zapisać. Tutaj pojawia się również kwestia Chin, które według tej autorki wkraczają do Europy. Wkraczają również, no właśnie, jako państwo autorytarne, ale też jako komunizm. Kolejny komunizm, który się tutaj jakoś zadomawia, pod maską superkapitalizmu, takiego, który gdzieś tam mami te społeczeństwa właśnie dobrobytem. I sama autorka jest wyjątkowa pod tym względem, że wiele miesięcy spędziła i w Chinach, i na Tajwanie, i gdzieś się tam przyglądała, jak to życie dysydentów chińskich wygląda. Na tyle dobrze się przyglądała, że dostała zakaz wjazdu do Chin już dożywotni. To wszystko opisała w swojej ostatniej wielkiej powieści Godziny z ołowiu. Powieści, która jest oskarżeniem tak na dobrą sprawę. Również nas, środkowoeuropejczyków, za to, że my się zachwycamy tymi Chinami, które mordują swoich obywateli, którzy trzymają ludzi w obozach pracy, którzy śledzą swoich obywateli, tworzą areszty domowe. Radka Denemarkowa uważa, że w Chinach Václav Havel jest, nie może być czytany, że jako dysydent i wzór dla chińskich dysydentów jest po prostu niebezpieczny i że za czytanie jego dzieł można najzwyczajniej w świecie trafić do więzienia. Jest trochę niesprawiedliwa, bo uważa, że tym autorem, który jest najbardziej popularny, to jest właśnie Milan Kundera w opozycji do Václava Havla, tak? Czyli właśnie taki pop pisarz, który gdzieś się tam w Chinach zadomawia. No ale to są chyba już takie bardziej personalne jakieś problemy. W każdym razie okazuje się, że ten wschód i w ogóle Europa poszerzy nam się również na inne kontynenty. To jest bardzo też interesujące. Mamy jeszcze, żeby sięgnąć tutaj po polskiego autora Andrzeja Stasiuka, który z kolei z wschodem się zachwyca, ale to jest trochę inny wschód niż w naszym takim obiegowym pojęciu utożsamiamy go z Rosją, z jakimś imperializmem, teraz właśnie z wojną, tak? To jest taki wschód, a raczej taka przestrzeń pełna pograniczy, pełna takich miejsc pokrytych grobami, ruinami, miejsc zapomnianych, które z pewnością nie wpisują się w krajobraz Zachodu. Więc tam, gdzie jest, mówiąc tak językiem uproszczonym, brudno i biednie, tam jest interesująco. Jak Stasiuk się udaje do Niemiec, to już jest mniej interesująco, więc te Niemcy są najbardziej wysunięte gdzieś tam na zachód u Andrzeja Stasiuka. Ale ja myślę, że to też jest taki świadomy projekt tego autora, tak, że on gdzieś tam na tym buduje i swoją markę jako pisarza i też w jakiś sposób, mam wrażenie, próbuje dowartościować jednak prowincję, czy zmienić w ogóle rozumienie tego, co jest prowincjonalne, ale też poszerzyć naszą taką wyobraźnię geograficzną, tak, że jednak nasza wyobraźnia Polaków, być może Czechów też, jest jednak skierowana na zachód. Nawet podczas takich podróży, tak, naszych wakacyjnych wypoczynków i tak dalej. A Stasiuk pokazuje, że niekoniecznie tak musi być. To jest ogromna wartość tych jego i reportaży, opowiadań. Ogromna wartość przyglądania się szczegółowi. Myślę, że właśnie Stasiuk nie zatracił uwagi na szczegół, na to, co jest wokół nas.
w odróżnieniu właśnie od Radki Denemarkowej, która tworzy wielkie projekty, tak, takie mocne geopolityczne projekty, które mają się nieść. Trochę jak Kundera, z którym dyskutuje, z którym się kłóci, prawda? A tutaj Stasiuk być może trochę jak Miłosz próbuje zwrócić naszą uwagę na ten szczegół i faktycznie na to, co być może na pierwszy rzut oka nie jest jakieś oczywiste. Ja czytając tę książkę, przypomniałem sobie takie hasło z czasów, które słyszałem gdzieś tam dziecięcym uchem na początku lat 90. czy przez lata 90. hasło, że wracamy do Europy, hasło powrotu do Europy. Co dla takiego małego umysłu wydawało się trochę nielogiczne, bo patrzyłem na mapę w Atlasie i widziałem, że my w tej Europie jesteśmy, więc dlaczego mamy do niej wracać? Ale o co chcę zapytać, to jest właśnie to już chyba tutaj wspomniane ryzyko wynikające z próby imitacji Zachodu. Czy przez ten powrót do Europy, w cudzysłowie, nie staniemy się gorszą wersją Zachodu, czy imitacją Zachodu, a zatracimy jednocześnie tę swoją środkowoeuropejskość? I czy też twoi autorzy widzą to zagrożenie? Zdecydowanie widzą. I myślę, że to jest taki temat, to jest bardzo celne pytanie, które sobie Polacy, a może nawet bardziej Czesi od XIX wieku ciągle zadają. I to jest pytanie, które się będzie pojawiło wszędzie, zawsze, w każdej powieści. To znaczy chcemy być na tym zachodzie Europy, chcemy być, nie wiem, tak zamożni na przykład jak Niemcy, albo mieć tak wspaniałą kulturę jak Francja, ale jednocześnie czujemy się mocno wyjątkowi i ta nasza wyjątkowość dowartościowuje, tak, nas. To jest ten słynny mit bycia środkiem Europy, środek dla Czechów i w ogóle dla autorów czeskich. To było miejsce styku, punkt spotkań wszystkich dróg z całej Europy. Nie da się być w lepszym miejscu niż właśnie w środku. W środku dzieje się wszystko, co najważniejsze, tak? Więc dlaczego mamy opuszczać ten środek, prawda? On jest absolutnie wyjątkowy. Dlatego też Europa Środkowa pełna jest tych pograniczy, punktów styku, tej wielokulturowości, która jest trudna, ale która też jest niezwykle wartościowa, tak? I ten problem z tą imitacją polega na tym, to jest w ogóle pojęcie, które niedawno ukuł Iwan Krastev w swoich takich książkach filozoficznych, eseistycznych, które niesamowicie gdzieś tam we mnie do dzisiaj rezonuje. To znaczy Iwan Krastev pokazuje niebezpieczeństwo imitacji, kiedy imitator upodabnia się tak do swojego wzorca, że w zasadzie już niczym się nie różni od tego wzorca. I co się wtedy staje? Znaczy mamy do czynienia z tożsamością, tak? A to nie jest stan pożądany. Jednak w tej części Europy i w ogóle w Europie jesteśmy gdzieś tam mocno przywiązani do państw narodowych, do takiego myślenia kwestią narodową albo też z jakąś tożsamością, może bardziej związaną z językiem. Gdzieś tam Iwan Krastev zauważa, że czujemy się jednak lepsi tu, w Europie Środkowej, ponieważ nie dopuściliśmy się takich okropności, których dopuszcza się Zachód, szeroko rozumiany Zachód. I mowa tutaj oczywiście na przykład o II wojnie światowej, ale też mowa o całym kolonializmie, o tych wszystkich grzechach, tak, których my aż na taką skalę tutaj nie mamy. I teraz pytanie, no właśnie, to jest to ciągłe pytanie o to, o formę, o tą swoją twarz, o tą swoją tożsamość.
o niemożność zatracenia twarzy, bo jeżeli ją zatracimy, to kim będziemy? I na to pytanie żaden z autorów i autorek nie potrafi w sposób jednoznaczny odpowiedzieć. Problem twarzy, tożsamości jest niezwykle ważny w późniejszych powieściach, tych francuskich powieściach Milana Kundery, których ja tutaj w tej książce nie analizuję, ale jednak Milan Kundera gdzieś tam chyba zauważa ten fakt upodobnienia się wszystkich ludzi we Francji, on ich obserwuje i mówi, no oni się niczym od siebie nie różnią, niczym. Słuchają tej samej muzyki, dokładnie tak samo spędzają czas po pracy. Interesują ich te same rzeczy. W zasadzie to nie za wiele rzeczy ich interesuje, mówiąc szczerze. Więc o jakiej tożsamości my dzisiaj mówimy? Bo za pojęciem tożsamości idzie też kultura. Więc Milan Kundera pytał, o jakiej kulturze Zachodu my dzisiaj mówimy? I jego diagnoza była wstrząsająca. No, kultura Zachodu jest kulturą upadającą. I Europa Środkowa ma na to swoją odpowiedź. To znaczy my jeszcze próbujemy walczyć tą naszą powieścią środkowoeuropejską. Tak, co właśnie pokazują moi autorzy. Próbujemy pokazać, że tożsamość człowieka to nie jest tylko właśnie psychoanaliza, jakieś dochodzenie do własnego wnętrza, problemy emocjonalne, analizowanie siebie, własnych problemów i otoczenia tylko i wyłącznie, tylko tożsamość to też są inne kategorie, tak, wokół nas, dużo szersze i wykraczające poza właśnie taką jednostkowość, tak, poza indywidualizm, taki bardzo mocno gdzieś tam w tej Europie Zachodniej obecny. Teraz pytanie, czy da się to w ogóle oddzielić, tak? To znaczy, czy imitator już sobie te właśnie nieładne praktyki według Kundery już sobie do swojego życia przyjął, już tacy trochę jesteśmy. Czy w ogóle takie odróżnienie ma sens? Czy to przypadkiem nie jest raczej, czy to nie są takie obserwacje i na ich podstawie nie są tworzone właśnie jakieś takie diagnozy, tak? Ale każda diagnoza ma to do siebie, że jest bardzo ogólna. Potem mamy miliony przypadków, które będą jakby przeczyły temu. Więc ta imitacja, jak pokazuje Iwan Krastev, zawsze musi być do pewnego momentu. To znaczy nie możemy przekroczyć momentu tej tożsamości, bycia tożsamym ze wzorcem. I według Krasteva rok 2015 to był ten rok, kiedy Europa Środkowa pokazała swoją odrębność na nowo podczas kryzysu migracyjnego. To znaczy po prostu pokazała, że ma inne zdanie na ten temat, inną politykę. I to jest ten moment, w którym być może niechlubnie o sobie przypomniała. Trochę już wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o drugi rodzaj ryzyka czy niebezpieczeństwa związanego z tą tożsamością środkowoeuropejską. Następuje ten moment, przełom lat 80. i 90., kiedy faktycznie Europa Środkowa wraca do Europy i widzi w tej Europie Zachodniej świat upadły, świat zdegenerowany, od którego lepiej się odseparować, bo z niego płyną różnego rodzaju zagrożenia, płyną jakieś niekorzystne wpływy, więc zamknijmy się w sobie, pielęgnujmy nasze własne poczucie o naszej własnej wyjątkowości, własnej szlachetności, popadnijmy we wsobność i wtedy tylko będziemy bezpieczni. Czy twoi autorzy też dostrzegają również to zagrożenie i czy może ktoś proponuje jakąś receptę, jak temu przeciwdziałać? Tak, to jest kolejne chyba takie trudne pytanie, bo oni wszyscy autorzy, chyba każdy autor chciałby jakąś receptę zaproponować, a koniec końców to się tak jakoś nie udaje.
O Radce Dynamarkowej już wspomniałam, że ta nasza wsobność jest absolutnie negatywna, tak? I tutaj autorka jest bezlitosna. Więc może tym razem wspomnę o Joachimie Topolu, który jest takim pisarzem bardzo wyjątkowym, też bardzo popularnym w Czechach, tłumaczonym na języki obce, tłumaczonym na język angielski. Jest też taką bardzo ważną osobą w kulturze, w życiu kulturalnym Czech i Pragi. I te jego powieści wyrastają z tradycji undergroundu, wyrastają z tradycji buntu przeciwko zastanej rzeczywistości. I wydaje mi się, że ten moment buntu to zdecydowanie się na to, że ja nie zgadzam się z tą otaczającą mnie rzeczywistością, z czym nie zgodził się w latach 80. Topol i później po transformacji w latach 90. bardzo mocno nie zgadzał się z taką właśnie mafijnymi układami transformacji ustrojowej w Pradze. Więc ten bunt uważam rozsadza to pojęcie wsobności bardzo dobrze. To znaczy ten pisarz pokazuje, że zachowania jednostki, nasze wybory codzienne nie są obojętne, tak? Że system systemem, polityka polityką, ale my jeszcze jako ludzie, każdy z nas ma przed sobą pewne decyzje do podjęcia i odpowiedzialność, jaką niesie. Joachim Topol gdzieś tam pokazuje w bardzo prześmiewczy sposób niebezpieczeństwa wsobności. Robi to w sposób bardzo ironiczny, używając języka często wulgarnego, takiego języka, my się krzywimy trochę. Ta jego składnia, sposób, w ogóle poetyka tych powieści jest zaskakująca. Ona często nas w ogóle jakby wybudza z takiego, można powiedzieć, uśpienia właśnie wielkiej powieści. My nie wiemy do końca, co tam się dzieje u niego. To są takie trochę powieści łotrzykowskie, trochę takie powieści, w których nie do końca mamy do czynienia z jakimś realizmem, tak, z prawdopodobieństwem wydarzeń. Więc Topol działa na czytelnika w sposób wybudzający, to znaczy zaczynamy mocno skupiać się na tym, co czytamy i okazuje się, że autor dość mocno z nas kpi momentami, tak? Ale nie robi tego w sposób, no właśnie, taki, że się oburzamy, czujemy się, no nie wiem, nieprzyjemnie, co ten pisarz sobie myśli. Nie, wprost przeciwnie, to jest niesamowity talent tego pisarza, to znaczy pokazywać podszewkę wydarzeń, trochę pokazywać świat arebur. To jest niesamowita umiejętność takiego skoku wyobraźni do alternatywnej rzeczywistości, jak ona mogłaby wyglądać. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra recepta przeciwko wsobności, przeciwko zamknięciu się właśnie tylko na to swoje otoczenie, tak? Tylko na tą swoją perspektywę. A wydaje mi się, że my środkowoeuropejczycy mamy takie tendencje, żeby tak robić. I jak piszą moi autorzy czescy, Czesi mają wyjątkowy dar do zamykania się, tak? Jest to taki mały naród, 10-milionowy, jak mówi Kundera, z małym językiem. I im bardziej ten naród gdzieś tam kiedyś w przeszłości walczył o siebie, tym bardziej ta wsobność gdzieś dzisiaj w nim jakby tkwi. To niewielkie zainteresowanie tym, co dzieje się na zewnątrz, jest w jakiś tam sposób zubażające, przynajmniej tak uważają pisarze czescy, którymi się zajmowałam. Ten pogląd też podziela Radka Dynamarkowa, stąd właśnie również próba wyjścia poza ten kontekst czeski. Natomiast myślę, że taki skok wyobraźni no, robi również Olga Tokarczuk. I nie bez powodu ja wybrałam księgi Jakubowe do analizy, ponieważ wydaje mi się to absolutnie niesamowite, że w XXI wieku powstaje powieść, która opowiada o wieku XVIII i jednocześnie tak dobrze opowiada o naszej rzeczywistości, o naszej codzienności za pomocą metafor. To znaczy, nie trzeba opisywać świata tu i teraz,
Jak na przykład robi to Joachim Topol we Wrażliwym Człowieku, można opisać świat zupełnie inaczej, za pomocą innych kategorii, być może historycznych, być może właśnie takich trochę religijnych, metafizycznych, które równie dużo powiedzą nam o naszej rzeczywistości, o naszym sposobie myślenia, to jak interpretujemy te powieści, pewnie nam w jakiś tam sposób uświadamią, jakimi środkowoeuropejczykami jesteśmy tak naprawdę. Więc ten skok wyobraźni do przeszłości w wypadku Olgi Tokarczuk jest niezwykle cenny, tak? I to też jest taki skok przeciwko osobności. To też jest autorka, która nam pokazuje jednak wielowymiarowość, wielokulturowości, nie bojąc się zwrócić uwagę, że jest to trud. Jest to jednak trud współobcowania. Będąc tutaj w tym miejscu, na pewno też nie sposób nie zapytać o projekt czy ideę pod nazwą Małe Centrum Świata, czy pod nazwą Xenopolis. Jaka to jest propozycja dla Europy Środkowej? Tak, propozycja Krzysztofa Czyżewskiego i powiem całego tutaj zespołu pogranicza jest wyjątkowa, ponieważ takiej propozycji Czesi nie przedstawili i mam wrażenie, że nigdy nie przedstawią. I ja o tej książce mówiłam kilka słów 2 miesiące temu w Pradze. I faktycznie chyba właśnie ten rozdział poświęcony esejom Krzysztofa był najbardziej tak interesujący dla Czechów. To jest coś, czego oni nie znają, w takim sensie, że taki projekt środkowoeuropejski, projekt pogranicza w Republice Czeskiej nie powstał. A to jest niezwykle cenne, bo przecież mówimy o esejach, o tekstach napisanych jednak już po transformacji. Mówimy o końcówce wieku XX, mówimy teraz o XXI wieku. I mówimy o takim projekcie, który w jakiś sposób wskrzesza to, co miało już umrzeć, tak? Jiří Trawniczek, badacz Europy Środkowej w Czechach, profesor Czeskiej Akademii Nauk, no, mówił, no, że to po transformacji w zasadzie nie mamy do czynienia z postfazą, w której tam Europa Środkowa umiera, bo wstępujemy do Unii Europejskiej. No i Krzysztof Czyżewski pokazuje, że i owszem, wstępujemy i to bardzo dobrze. Natomiast to nie zmienia faktu, że dyskusja, nowy projekt środkowoeuropejski również może się odbywać. I to odbywać za pomocą takich narzędzi, takich projektów, które budzą uznanie w całym świecie. I myślę, że nie trzeba tutaj opowiadać o tych wszystkich wspaniałych inicjatywach pogranicza. Dla mnie te teksty Krzysztofa były też interesujące z tego względu, że one są pięknie napisane literacko. To są takie eseje właśnie na pograniczu eseju, poezji, tak, opowiadania. To są teksty, które można interpretować właśnie literacko. To nie jest prosty esej środkowoeuropejski. Na przykład taki esej, jak zaproponował Milan Kundera, gdzie mamy trochę kawa na ławę wyłożony, pogląd autora i jakiś tam projekt, który może jest na tyle ogólny, że gdzieś tam traci z oczu być może jakieś szczegóły, tak? W przypadku twórczości Krzysztofa Czyżewskiego i tego projektu właśnie Małego Centrum Świata mamy do czynienia właśnie znowu z takim przeskokiem wyobraźni, znowu trochę z takim, moim zdaniem, ogromną odwagą popatrzenia na rzeczywistość w zupełnie inny sposób. Dla mnie też niezwykle, niezwykle cenny, bo jednak taka perspektywa moja, nie wiem, krakowska, czy taka perspektywa uniwersytecka, no jest perspektywą zamkniętą, tak? To jest taka perspektywa kanonu dużego miasta, jakichś tam utartych właśnie ścieżek, jak opowiadać o literaturze polskiej studentom, prawda?
A tu się okazuje, że można w ogóle ten kanon przewrócić do góry nogami, a można w ogóle zaprosić do niego takich artystów, o których, no właśnie, czy zapomnieliśmy, czy być może w ogóle ich nie znaliśmy. Więc to jest otwieranie zupełnie nowych przestrzeni, również takich nowych przestrzeni geograficznie, bo to, co dla mnie jest cenne i co zawsze Krzysztof powtarza, to jest to włączenie Bałkanów do tego projektu środkowoeuropejskiego, co nie każdy autor robi. I mówiąc tutaj o tych porównaniach polsko-czeskich, no dla Czechów to nie jest oczywiste. Powiedziałabym nawet, że w ogóle Bałkany nie są zauważane w takich rozważaniach właśnie środkowoeuropejskich, przynajmniej teraz tych współczesnych. I że jednak dominuje taka perspektywa właśnie wyszehradzka. I tutaj mamy do czynienia również z takim otwarciem przestrzeni. No i właśnie czym jest Ksenopolis? No tym otwarciem właśnie przestrzeni, poszerzeniem dróg, no i spotkaniem. Więc to, co ja wyciągam z twórczości Krzysztofa, to jest właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem. Ono jest prawdopodobnie najtrudniejsze. I wydaje mi się, że to jest ta perspektywa, której czasem brakuje pisarzom, to znaczy tworzenie swoich dzieł w oderwaniu od tych ludzi, to znaczy w oderwaniu od tych spotkań. Być może nawet w takim świadomym wyobcowaniu, jak na przykład to robił trochę Milan Kundera, prawda? Jak co się nie podoba Czechom. A pogranicze proponuje to spotkanie. I mam wrażenie, że te teksty Krzysztofa i działania całego ośrodka idą ze sobą w parze. Po prostu one się razem dopełniają. To jest jedna całość i to bardzo dobrze widać, to bardzo dobrze czuć, będąc tu. Stąd tak wyjątkowa wartość tych tekstów i po prostu mam nadzieję, że Czesi po przeczytaniu tej książki też jakoś się na to otworzą. Ja absolutnie nie chciałbym monopolizować dyskusji, więc bardzo mile byłyby widziane pytania od publiczności. Jeśli już ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to zapraszam. Liczę, że publiczność jeszcze nabierze śmiałości. A jeśli nie ma pytań, to ja jeszcze będę kontynuował. I tutaj jeszcze chciałbym, skoro mówiliśmy o esejach Krzysztofa Czyżewskiego, też wspomnieć o tej perspektywie prakseologicznej, czyli o koncepcji praktyka idei. No, praktyk idei to w nawiązaniu do tego, co wcześniej powiedziałam, to jest faktycznie nowum. Takie nowum, które onieśmiela, mówiąc szczerze. To znaczy, przyglądając się i pismom, ale też inicjatywom Ośrodka i Fundacji Pograniczej, tym wszystkim działaniom tutaj tworzonym, ale również za granicą, tak, i dla studentów z całego świata i w ogóle pracy w różnych częściach świata i w różnych częściach Europy, no, dochodzimy do wniosku, no, że taka praca teoretyczna i akademicka, no, nie ma większego sensu, jeżeli za tym nie idzie działanie, tak? To jest właśnie perspektywa, która onieśmiela, która sprawia, no i co teraz? Co z tym zrobić? Więc to praktykowanie chyba każdy musi w jakiś sposób sobie wypracować samemu w swoim środowisku, w którym żyje. Myślę, że teksty Krzysztofa po prostu dają ogromną inspirację do tego, żeby raz jeszcze sobie pomyśleć o tym, że rzeczywistość i przestrzeń i sąsiedztwo, w którym jesteśmy i ludzie, z którymi się spotykamy, to nie jest przypadek, to nie są sprawy obojętne, to nie są sprawy neutralne i mamy na nie wpływ, tak? To jest chyba bardzo ważne, żeby jakoś z tym próbować funkcjonować na co dzień. Teraz jak takie praktykowanie może się objawiać, ja sobie tak o tym myślałam, jak może ono się objawiać tak w moim życiu, tak? Jakimś takim no właśnie życiu przed komputerem, podczas
czytania i pisania. No ja bym bardzo chciała jednak, żeby się ono objawiało podczas zajęć ze studentami, z młodymi ludźmi. My sobie czytamy te teksty, opowiadam, że istnieje ośrodek pograniczy, że istnieje Krasnogruda i że jest piękny dwór i że tu właśnie przebywał Czesław Miłosz. I cóż, i to jest właśnie takie posłanie dalej takiej wiadomości, takiej inspiracji, no, którą robi tutaj również pogranicze, tak? Czyli inspiruje. I to zainteresowanie się właśnie wszelkimi inicjatywami, a z drugiej strony to zainteresowanie się również wydawnictwem pogranicze, tak? To taką serią środkowoeuropejską, która jest dla mnie tak niezwykle istotna, bo to praktykowanie w ogóle pogranicze, czy praktykowanie bycia środkowoeuropejczykiem, dla mnie to jest też praca przekładowa, to jest też praca z tekstami, które są w językach nieoczywistych, małych językach. I teraz poznanie tej literatury z takich zakątków świata, o których się dużo nie mówi i również się o nich nie mówi zbyt dużo na uniwersytecie niestety, no to jest przeogromna wartość, tak? Ta praca tłumacza, tego pośrednika, to jest coś fantastycznego i to też jest ogromna wartość pogranicza, właśnie wydawanie tych pisarzy, którzy nagle mają tutaj swój głos w tym swoim tłumaczeniu polskim. No i cóż, i myślę, że to jest niezwykle interesujące, inspirujące, tak. Thank you. First of all, thank you so much for talking to us and sharing your thoughts with us. I was wondering, what was it that spoke to you when you first started studying the texts of Kundera and Miłosz, and how have their ideas shaped your own writing about this part of the world? Rozumiem, że pyta pani bardziej tak o źródła, tak? To znaczy... Tak, co? Ja się Milanem Kunderą zajmowałam od wielu, wielu lat. I to jest, muszę przyznać, jeden z moich ukochanych pisarzy. I nie wiem, dlaczego on tak do mnie przemówił, ale do mnie przemówił po prostu. I myślę, że od tego spotkania z Kunderą zaowocowało we mnie ta chęć zajęcia się Europą Środkową i w ogóle zajęcia się kulturą czeską. A poza tym próbowałam znaleźć taką kategorię, która będzie łączyła te dwa narody, Polaków i Czechów, właśnie, która będzie taka obejmująca, która będzie zakładała jakąś wspólnotę. Nie to, co nas różni, ale właśnie to, co mogłoby nas łączyć. I uznałam, że właśnie Europa Środkowa jest bardzo dobrą kategorią, która łączy i... Tak, która jednocześnie jest różnie rozumiana w Polsce i w Czechach, prawda? A Milan Kundera i Czesław Miłosz, wydaje mi się, że to są tacy ojcowie tego dyskursu w ogóle o Europie Środkowej, że bez nich nie sposób mówić o literaturze środkowoeuropejskiej. Magda,
Tę książkę skończyłaś parę miesięcy temu, a może nawet i więcej. Ale świat wokół nas i w Europie Środkowej zmienia się. Znaczy, mam na myśli tutaj wojnę w Ukrainie. I ta przestrzeń dyskursu środkowoeuropejskiego. A teraz? Jest, tak? I ta przestrzeń tego dyskursu środkowoeuropejskiego pomiędzy imitacją a wsobnością zyskała jeszcze jeden aspekt, który tak naprawdę bardzo silnie ją rozsadza, to znaczy wojna w Ukrainie. Bo mamy do czynienia z tym społeczeństwem, które pragnie Europy, która walczy za Europę i za jej wartości, która przypomina nam wszystkim, żebyśmy spojrzeli na te 30 lat, które minęły i zobaczyli, jak to jest. Czy my rzeczywiście te wartości, czy jesteśmy w stanie o nie walczyć, czy jesteśmy w stanie je z nich sobie zdać sprawę, tak jak Ukraińcy. Chciałabym ciebie zapytać, czy gdyby to było tak, że pracujesz nadal nad tą książką, nad kontynuacją tego, jak w tym wszystkim znalazłaby się Ukraina i ta optyka, którą ona wprowadza, bo myślę, że ona rewolucjonizuje w ogóle nasze myślenie o nas samych, czy też właśnie każe, czy nakazuje nam, czy mobilizuje do tego, żeby tą środkowoeuropejską tożsamość przemyśleć na nowo. Dziękuję za to pytanie, bo ono jest bardzo zasadne, może jedno z najważniejszych, jakie gdzieś tam powinniśmy sobie zadawać. I oczywiście, że ja w trakcie pisania tej książki w pewnym momencie musiałam też sobie je zadać. Ja ją skończyłam pisać w marcu 2022 roku, czyli już w zasadzie wszyscy wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Z przyczyn takich oczywistych ja się Ukrainą nie zajmowałam, bo ja po prostu tego języka nie znam. Zajmowałam się tylko tymi obszarami, gdzie faktycznie jakoś filologicznie mogłabym sobie z tym obszarem dać radę. Ta kwestia ukraińska to jest oczywiście kwestia wartości i starałam się pokazać, gdzieś tam przemycić w pewnych fragmentach tego mojego wywodu, że Ukraina nie spadła nam z nieba teraz. To znaczy, że to jest problem, że w ogóle istnienie Ukrainy jest jakby w tym takim dyskursie środkowoeuropejskim jest obecne naprawdę od bardzo, bardzo dawna. I teraz pytanie, obecne oczywiście w literaturze polskiej, możemy zapytać, na ile jest to obecne w literaturze czeskiej. Tu jest, mam wrażenie, gorzej. Z przyczyn oczywistych, to znaczy odległości geograficznej. Ukraina nie sąsiaduje z Republiką Czeską i z przyczyn historycznych. Po prostu Rzeczpospolita Obojga Narodów jakby zobowiązuje do pamiętania o Ukrainie. Dla Czechów, Czesi nie mają takiego zobowiązania, najzwyczajniej w świecie, co wydaje mi się dość dobrze widać w takiej naszej rzeczywistości, którą sobie obserwujemy w telewizorze, bo choćby już 2 dni temu była kolejna demonstracja na placu Wacława w Pradze, aby zmniejszyć pomoc dostarczoną Ukrainie i tak dalej. Tak, tak.
Więc jest to społeczeństwo, które zarazem pomaga, jednocześnie się trochę buntuje przeciw tej pomocy. Bardzo, bardzo niejednoznaczne. Ja tutaj się nie czuję na tyle kompetentna, żeby o tym opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście tam te sprawy gospodarcze też się nie mają najlepiej w tym momencie. Ale to, co chcę powiedzieć, że ta nasza optyka polska jest taką optyką dosyć wyjątkową, stąd być może taka ogromna nasza rola Polaków, bo jednak nasze doświadczenie historyczne i takie doświadczenie sąsiedzkie jest absolutnie unikalne. To znaczy mamy ten obowiązek pokazać światu i Europie, że to jest właśnie kwestia być albo nie być, życia i śmierci. I zawsze sobie w takich momentach myślę o tym właśnie, co mówił Jan Patoczka, który był tak bardzo jakby zawiedziony tym, jak Czesi się zachowują w wieku XX, jak bardzo ta historia Czech jest tą małą historią. To znaczy, jak bardzo nie potrafimy partycypować w sprawach światowych, w sprawach europejskich, jak ten nasz wkład, mówił o Czechach, jest tak naprawdę takim wkładem, no właśnie, we własne społeczeństwo. Nie potrafimy tego poszerzyć, dać czegoś od siebie innym. Nie wiem, co Patoczka powiedziałby o końcówce wieku XX i o XXI wieku. Myślę, że pewnie nie do końca byłby dumny z tego, co się dzieje, że jednak przeoczyliśmy bardzo, bardzo wiele takich znaków ostrzegawczych. My jako środkowoeuropejczycy również. Pamiętam też taką diagnozę Marii Bobrownickiej, która pisząc o pograniczach mówiła, że to, co się dzieje w Ukrainie, jest takim jakby sygnałem tego, co zaraz będzie się działo w całej Europie. I być może dlatego te przestrzenie najbardziej właśnie takie pograniczne powinniśmy obserwować najbardziej dokładnie, najbardziej wnikliwie, być jakby bardzo wyczulonym na to, co się dzieje. Czy mamy dostatecznie dużo tej takiej wnikliwości, tego wyczulenia, tej takiej mądrości obserwacji? Myślę, że mamy, tak? Chciałabym powiedzieć, że tam starczy nam jeszcze na długo i długo. To, co jest w tej mojej książce, w tych moich analizach obecne, to fakt, że jednak ta Ukraina pojawiała się w kontekście zarówno twórczości Czesława Miłosza, oczywiście w esejach Krzysztofa Czyżewskiego, oczywiście w teorii pogranicza, i mówię tutaj na przykład właśnie o Marii Bobrownickiej, pojawiała się również te cmentarze ukraińskie, tak, to pogranicze, no, u Andrzeja Stasiuka w sposób jakby taki oczywisty. No ale przecież księgi jakubowe, tak? Cofamy się do przestrzeni, do tego Podola, do tej naszej wspólnej przestrzeni, tak? Więc każda z tych powieści polskich, które analizuję, mówi w jakiś sposób o Ukrainie. Może to nie jest dominujące, ale jednak mówi. Jachym Topol jest tutaj wyjątkiem, jeżeli chodzi o Czechów. On faktycznie gdzieś tam przewidział w sposób absolutny, nie wiem jak to zrobił, przewidział w 2017 roku we Wrażliwym Człowieku, co się stanie z Ukrainą i co się stanie, jeżeli Ukraina się nie obroni, że Rosja przyjdzie do Europy Środkowej, do Polaków, do Czechów. Teraz jak Jachym Topol udziela wywiadów, to mówi, że on nie chce być prorokiem we własnej ziemi, ale jakoś tak się stało, że on nieoczekiwanie tym prorokiem zaczął być. Skąd wiedział? Odpowiada po prostu. Czytał, słuchał, obserwował i napisał o tym powieść 5 lat przed tą wielką wojną. Natomiast w tym zakończeniu tej książki przywołuję też te ważne słowa Milana Kundery z tego eseju Zachód porwany, gdzie Milan Kundera z kolei przywołał słowa Węgra z lat 50., który mówił, że zginiemy za Węgry i za całą Europę. I potem przywołuje słowa prezydenta Ukrainy, który na początku tej wojny mówi, zginiemy za Ukrainę i za całą Europę. I trochę, nie chcę powiedzieć, że historia się powtarza, ale jak pięknie powtarzają się pewne frazy, pewne słowa.
metafory po prostu, którymi my, środkowoeuropejczycy, jesteśmy jakby napełnieni, tak? Że to po prostu jest jakieś takie naturalne wręcz powiedzenie czegoś takiego, oczywiste. Lata 50. na Węgrzech, lata 80. pisze to Kundera, XXI wiek, mówi to prezydent Ukrainy. Ale zarazem taki smutny paradoks w kontekście postawy Węgier wobec tego, co się dzieje w Ukrainie. Tak, bardzo niechlubny, tak. Tak, nie wiem, może Węgrom należy by przypomnieć pisma Kundery i choć tak. Hello. Hi. I was wondering, because our program has spent a majority of our time in Polish national public education institutions that I think have centered primarily on the cultivation of a sense of a Polish identity and a Polish pride. How would you say that focus, and I'm sure that's probably true in other countries as well, how would you say that has served or not served the connections between the Central European states? No, pyta pan w zasadzie o taką jedną z najtrudniejszych rzeczy. To jest taki problem chyba nierozwiązywalny. Napięcie pomiędzy nacjonalizmem, dumą też z własnych korzeni, z własnej kultury, a pojęciami szerszymi, które wykraczają poza te pojęcia właśnie związane z narodem, prawda? I to jest napięcie, z którym mam wrażenie mocują się wszyscy pisarze, których ja analizuję w tej książce. Na to nie ma chyba dobrej odpowiedzi. To znaczy to, co próbuję pokazać i wydaje mi się, że to znakomicie zrobił Czesław Miłosz, żeby nie zamknąć się właśnie w takich nacjonalizmach, które mogą być niebezpieczne i grozić wsobnością, potrzebujemy dobrego zakorzenienia, dobrego rozpoznania własnej tradycji, własnej kultury, własnego języka, zyskania takiego bezpieczeństwa bycia w świecie tu i teraz, posiadania takiego gruntu pod nogami, jak mówił z kolei Topol. I jeżeli czujemy ten grunt pod nogami, to nie mamy żadnych obaw, żeby szukać, rozejrzeć się za kategoriami, które są właśnie obejmujące, inkluzywne, które zapraszają też innego, którego przecież potrzebujemy, bo no, nie jesteśmy samotną wyspą. Stąd właśnie te kategorie sąsiedztwa, stąd kategoria Europy Środkowej, która przecież oparta jest na sąsiedztwie. Oparta jest na wielokulturowości, na tradycji wielonarodowej, jak to miało miejsce w Czechosłowacji, prawda? Jak to miało miejsce właśnie podczas Unii Polsko-Litewskiej. I oczywiście nie wolno tutaj zapominać o tym, o tym pierwiastku żydowskim, tak? To, co chcę powiedzieć, to znaczy, jeżeli dobrze się czujemy we własnej kulturze, to absolutnie nie będzie nam przeszkadzało poszerzanie tych naszych kategorii na Europę Środkową, na całą Europę czy na świat. Jeśli nie ma pytań z sali, to jeszcze chciałbym, zanim się rozstaniemy, jedno pytanie zadać. Jeśli chodzi o dobór autorek i autorów, bo w pewnym stopniu większość z nich, wydaje mi się, są to postacie no, skomplikowanej relacji ze swoim krajem pochodzenia. Nawet w pewnych przypadkach przez własne społeczeństwo jakoś tam odrzucani, którzy piszą rzeczy niemiłe temu ogółowi społeczeństwa. Więc czy
jest tak, że ten prawdziwy środkowoeuropejczyk to musi jednak być ktoś, kto idzie w poprzek tych różnych dominujących, obowiązujących narracji? O, to jest bardzo interesujące. Tak, myślę, że tak. W ogóle problem mówienia o Europie Środkowej i o środkowoeuropejczyku jest problemem z kategorii też języka i naszych pojęć. Bo faktycznie bardzo prosto byłoby zamknąć się w tej takiej narracjach dominujących w latach 80., które jednak były takimi narracjami mocno spolaryzowanego świata. I tam było, myślę, łatwiej zająć stanowisko, to znaczy w jakim obozie jesteśmy i przeciwko komu jesteśmy, prawda? I to się bardzo zmieniło, zwłaszcza teraz w XXI wieku, gdzie ten świat jest coraz bardziej skomplikowany, zniuansowany, a my ciągle, mam takie wrażenie, czytając bardzo wiele na temat Europy Środkowej, myślimy o niej za pomocą kategorii sprzed 50 lat albo i więcej. I nawet są tacy badacze, którzy uważają, że w ogóle Europa Środkowa to istniała, ale tylko tych 50 lat temu, a teraz to już raczej nie. I właśnie problem nazwania, jakby zdefiniowania Europy Środkowej za pomocą innego języka, innych pojęć, być może innych słów. Ja starałam się pokazać innych metafor, bo jednak literatura piękna operuje metaforami. Za pomocą innych metafor, czasem właśnie takich idących w poprzek, takich arebur, trochę być może obrażających swoich współobywateli, być może właśnie wywracających tak stolik, tak? Myśleliśmy właśnie, no, że jesteśmy tacy dobrzy, tak? Tacy mili i teraz sobie tak tutaj dobrze i spokojnie żyjemy i ci pisarze pokazują, no tak nie jest, tak? Wydaje mi się, że też żyjemy w czasach takiej konfrontacji naszych wyobrażeń o sobie z rzeczywistością, która wymaga od nas jednak podjęcia zdecydowanych działań, tak? To znaczy, że te wyobrażenia muszą właśnie w tę sferę praktyki jednak wejść. I tutaj widzimy też taki ogromny rozdźwięk, tak? Więc pisanie o Europie Środkowej musi być, mam takie wrażenie, aktem odwagi. I tą odwagę mają ci moi pisarze, których wybrałam. Właśnie dlatego ich wybrałam, że miałam wrażenie, że w tych dziełach można bardzo wiele pokazać. Mimo, że spotykam się z takimi zarzutami, a że znowu Miłosz, znowu Kundera, prawda? No i ten Stasiuk. Ale ja sobie myślę, że można ich odczytać dzisiaj na wiele różnych nowych sposobów. I że to, co też było moim celem, pokazać taką linię długiego trwania tej Europy Środkowej. To znaczy, że jak wiele właśnie tych metafor, tych pojęć, tego rozumienia Europy Środkowej jest wspólnych na przykład Miłoszowi i Oldze Tokarczuk, tak? Milanowi Kunderze i Jachymowi Topolowi. Jak bardzo jednak ta nasza wspólna wyobraźnia też idzie razem przez tą historię, tak? I ona jakby tylko pęcznieje, tak? Tylko się wzbogaca wraz z tymi latami. Bardzo nie chciałam, tak, żebyśmy zamknęli oczy na to, co było kiedyś, bo to jednak jest doświadczenie niezwykle wzbogacające i ciągle jednak ci starsi autorzy mają nam wiele do powiedzenia, a z kolei ci młodsi czerpią od nich garściami. No i nie byłbym prawdziwym dziennikarzem, gdybym na koniec nie zadał pytania, nad czym teraz pracujesz. Tak, chciałabym znowu zacząć pracować. Myślę, że już odpoczęłam po tej pracy związanej z wydaniem tej książki. I jednak ta Europa dalej siedzi mi w głowie, ta Europa Środkowa. Chciałabym troszkę bardziej zbliżyć się do filozofii Jana Patoczki, takiej filozofii bardziej mówiącej jednak o naszym byciu w świecie w takich kategoriach etycznych, związanych właśnie z tą solidarnością wstrząśniętych, bo myślę, że właśnie to się jakoś tutaj odbywa teraz, tak?
I chciałabym przyjrzeć się też związkom oczywiście polsko-czeskim u takich pisarzy, których raczej byśmy nie posądzili o to, że oni mają coś wspólnego właśnie z Czechami, na przykład u Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który był wielkim znawcą Kundery i czytelnikiem i komentatorem, tak, tam myślę, że w jego dziennikach jest wiele takich smaczków i też myślę, że Herling miałby bardzo wiele do powiedzenia, pomógłby nam w ogóle zrozumieć, co się dzieje dzisiaj, tak. No i na zakończenie pozostaje mi nic innego, jak raz jeszcze polecić książkę Środkowy Europejczyk, gatunek na wymarciu. Znak zapytania w tytule, w środku można poszukiwać odpowiedzi. I naszym gościem, państwa gościem, gościem Ośrodka Pogranicze, gościem Małego Centrum Świata była Magdalena Brodacka-Dwojak. I również zachęcam do tego, żeby kontynuować rozmowę przez dalszą część wieczoru z autorką książki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.